Chłopaki, mimo że nie mamy z wami zbyt ciepłych relacji, musimy mieć super trening. Musimy utrzymać ducha zespołu. Ale relacje zawsze mogą się ocieplić. Diana, ja cię kocham. Przestań ciągle wyznawać miłość. Zaczniemy w końcu trening? Dziewczyny, gotowe poderwać tłumy? Gotowe! Gotowi! To zaczynamy! Nasi koszykarze to orły! Nasi koszykarze to mistrze! Nasi koszykarze są najlepsi! U-W-E-G-R-A-N-A! Wygrana! Króliczki są najlepsze! Timur, może przestań już z tym kocham cię i kocham cię na treningach. Wystarczy mi już twoich lekcji, teraz mam już swoją głowę i będę jej używał. Chłopaki, ogarnijcie się, mamy trening. Nasi koszykarze to orły! Nasi koszykarze to mistrze! Nasi koszykarze są najlepsi! Dziewczyny, już nie mogę, ten trening nie jest wcale fajny. To dlatego, że między cheerleaderkami a koszykarzami dochodzi do napięć. Niedługo zawody, musimy coś z tym zrobić. Bo trenerka Abby ma rację, sport i związki nie idą w parze. Nie jesteście skupione. Dobra, jeszcze raz, zróbmy to na luzie. U-W-E-G-R-A-N-A! Wygrana! Króliczki są najlepsze! Timur, wszystko rujnujesz. Dziewczyny nie mogą się skupić. No bo rzucę tym ciągle. Kocham cię i kocham cię w ciemno. Wyznaję miłość wtedy, kiedy chcę. Pamiętaj, że zawody są już niedługo. Jak przegramy, to wszystko będzie przez ciebie. Co? Słyszałeś, mały. Trenujemy. I co, Zak? Jak sobie radzisz z Dianą? Nijak. Nie wie, od kogo dostała prezent. Nie martw się, jedziemy do wiejskiego domku na weekend, to będziesz tam miał szansę. Zawołamy dziewczyny do naszego domu, a ty z nią pogadasz. No nie wiem. Czego nie wiesz? Nie mogę tego zrobić, jestem nieśmiały. Chłopaki, zostawmy nieśmiałość. Musimy zdobyć tą szkołę. Kev i ja jesteśmy fajną parą i wy musicie też być z fajnymi dziewczynami. Ja mam fajną dziewczynę, blondynkę. Dosyć przechwałek, ty masz dużo farta. Dziewczyny, nie rozumiem, co się z nami dzieje. Jesteśmy słabe. Może to wina wakacji? Wakacje się skończyły, a my jesteśmy jak zdechłe ryby. Może związki nam nie służą, może czas z tym skończyć. Alexa, nikt poza Kitty nie ma żadnego związku. Jaki związek? Widzę Zakata raz dziennie i tylko na przerwach. Dziewczyny, cześć. Słyszałam, że niedługo macie zawody. Może potrzebujecie czwartej cheerleaderki? No i przyszła. Rozmawiamy tutaj. Maskotko, zaczekaj. Słuchaj, Nat, jeżeli chcesz wrócić do naszego zespołu, musisz udowodnić, że jesteś tego godna i przejść chrzest. I obiecać, że nigdy nie zdradzisz naszego zespołu. Dziewczyny, a ja nie miałam żadnego chrztu, nie musiałam niczego ślubować. To świetnie, przejdziesz przez to razem z Nat. Pozwolicie mi wrócić? A co z trenerką Abby? Nie martw się o trenerkę Abby. Wie, że potrzebujemy czwartej cheerleaderki, więc nie ma wyboru. Dziękuję, dziękuję, dziewczyny. Czy to znaczy, że znowu jestem w drużynie? Tak, Nat, znowu jesteś w drużynie. Biegnij i przebierz się w strój cheerleaderki. Dziewczyny, popełniacie błąd. Maskotko, niedługo zawody. Potrzebujemy czwartej cheerleaderki. Tak czy inaczej, zasługiwała na drugą szansę. Drugą szansę, ale jak to zawali, nie będzie trzeciej szansy. Dobrze, Kitty. Dziewczyny, dzisiaj jedziemy do wiejskiego domu. W weekend będę flirtować z Timurem. I co, jak pachnę? Co to, perfumy z feromonami? A skąd wiedziałaś? Sprzedawałam takie w ostatnie wakacje. Masz jakieś podróby? A musisz o tym krzyczeć na całe podwórko? Słuchaj, Blondie, podobał ci się Smile. Już mi się nie podoba. Teraz podoba mi się Timur. O co chodzi z byłymi chłopakami Diany? Timur jest blondynem i ja jestem blondynką, a Smile nie jest już blondynem, więc mi się nie podoba. Zróbmy listę, co zabierzemy do wiejskiego domu w ten weekend. Popcorn. Dużo popcornu. Dla mnie pizza. I wafle. Wafle ryżowe. A co wy tam robicie? Janę, robimy listę, co zabierzemy ze sobą do wiejskiego domu. Tak, bo chcę zjeść pizzę. Nie musicie zabierać jedzenia do wiejskiego domu, będą tam kucharze. I co, będą nam dawać owsiankę?
Ja takiej nie lubię i mam odruch wymiotny. Nie dam rady bez pizzy. Słuchajcie, jak chcecie zabrać ze sobą jedzenie, musicie mieć certyfikat jakości. Inaczej jak się otrujecie, to my zostaniemy pozwani. Chcecie nadal jechać do wiejskiego domu? Nie. Nie martwcie się, wymyślimy coś. A wy co, przywracacie starą cheerleaderkę? Wyobraź sobie, że tak. Boicie się przegranej na zawodach? Wyobraź sobie, że nie. To jasne jak słońce, że się bardzo boicie. My się bardzo poważnie przygotowujemy, więc króliczki i żaby wygrają. Żaby nie rozumiem, czemu cały czas próbujecie nas przestraszyć. Jak zasłużycie na zwycięstwo, to okej. Idźcie się przygotowywać do zawodów. A na marginesie króliczki nigdy nie przegrywają. Myślisz, że się wystraszyły? Chyba to po nich spłynęło. A ja widziałam, że się boją. Kolana trzęsły im się ze strachu. Tak, Blondie, tak jak zawsze. Przegrywy, mam nadzieję, że nie będzie z wami problemów. Jana, z nami nigdy nie ma problemów. Choć jesteśmy przegrywami, jesteśmy najspokojniejsi i nieszkodliwi. Gigi, zgoda? Nie, Patryk. Dobra, przygotujmy się, mamy fajny weekend. Hurra! No pizza, ten weekend będzie trudny. Ani przyczepa, ani kawiarni. Wiem, Ice, jestem gotowa do pracy. Będziemy w kuchni razem robić owsiankę dla tych gamoni. I wege kiełbaski. Frytki i sałatki wegańskie. Ice, pamiętam całe nasze menu. Poradzimy sobie. Trzymaj! Nie prosiłem, sam sobie kupię. Dobra, więcej dla nas. Abby, dlaczego nazwałaś mnie maluszkiem? Tęskniłem za tobą. Mike, byłam zajęta. Byłam na kursach dokształcających. Chcę zostać światowej sławy trenerką. Dla mnie jesteś światowej klasy. Mike, póki nie jesteśmy małżeństwem, praca jest najważniejsza. A jak się pobierzemy, zawsze będziemy razem. Wyjdziesz za mnie. Mike, za wcześnie na to. Trenerko Abby, dzień dobry. Nie wiedziałyśmy, że będziesz dzisiaj w szkole. O, dziewczyny, cześć. Wiem, że na weekend wybieracie się do wiejskiego domu. Jak sobie poradzicie beze mnie? Tak tęskniłam. Trenerko Abby, tak właściwie to mamy wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Niedługo zawody i potrzebujemy czwartej cheerleaderki. Dzień dobry, trenerko Abby, wróciłam do drużyny. Dziewczyny, świetnie, przecież wyrzuciłam Nad z drużyny. Trenerko Abby, posłuchaj, dałyśmy Nad drugą szansę. Trzeciej szansy już nie będzie. Tak, Nad, wykorzystaj w pełni swoją drugą szansę. Jak powiedziała Diana, trzeciej nie będzie. Dobrze, trenerko Abby, jestem gotowa. Nad, nie zawiedź nas, znam cię. Maskotko, wyluzuj. Słuchajcie, zaraz po obiedzie wychodzimy. Nie zapomnijcie w szkole swoich rzeczy. Nauczycielu Mike, niech się pan nie martwi, wszystko będzie dobrze, jesteśmy gotowe. Dziewczyny, mam nadzieję, że dla was jest jasne, że żadna z was nawet nie popatrzy w stronę Timura. Spokojnie, Blondie, mi Timur wcale się nie podoba. A niech to, dziewczyny, gdzie moja walizka? Nie wiem, gdzie dać swoje rzeczy. Blondie, pożyczysz mi swoje perfumy? Może się spryskam i Romeo się we mnie zakocha? Nie, Żenia, tylko ja będę miała takie perfumy. Nie chcę, żeby Timur zakochał się w którejś z was. Blondie, spakuj swoje rzeczy. Twoje perfumy to podróbki. Dziewczyny, nie wiem, może nie powinnam jechać do wiejskiego domu. Sophie! No co, Sophie? Nie mam chłopaka, nie mam rozrywki. Co mam tam robić? My też nie mamy chłopaków, a jedziemy. Jesteśmy zespołem, musimy być razem. Żaby są silne tylko wtedy, gdy są razem. Tak, żaby są silne, gdy jesteśmy razem. Dziewczyny, mam duży problem. Zostawiłem w domu kosmetyki, naprawdę chcę jechać do domku. Podzielicie się? Nie! Czekajcie, dziewczyny. Ryan, dam ci mój podkład. Dzięki, że nie jesteś super, a wy złe. Spróbujcie mnie o coś poprosić. Do zobaczenia, Ryan. Żenia! No co, ty podkochujesz się w Timurze. Może między mną i Ryanem też się coś ułoży. Co się śmiejecie? Jeszcze będziecie mi zazdrościć. Zbierajcie się. Kochani, teraz wszyscy wsiadamy do autobusu i jedziemy do wiejskiego domu. Wszyscy mają zachowywać się normalnie. W autobusie możecie tylko śpiewać. I żeby nikogo nie trzeba było wyrzucać. Dobrze! Już wyjeżdżamy? Mam dość tych dziewczyn w zielonych mundurkach. Żaby, pospieszcie się. Żaby, potrzebujecie specjalnego zaproszenia? Szybko, bo się spóźnimy. Już idziemy. Dziwne, spóźniamy się z powodu żab i króliczków. Czemu ich tu nie zostawimy? Zawsze spóźnione. Słuchajcie, futbolistki, milczcie. Króliczki spóźniają się z ważnego powodu. Sprzątają salę treningową. A oto króliczki. Jesteśmy gotowe do wiejskiego domu. Zabieramy ze sobą dobry nastrój. Jedźmy. Dobra, wchodźcie do autobusu. Zajmijcie miejsca. Ostrożnie, schody. Tak, koszykarze tutaj. Króliczki tutaj. Maskotko, szybciej. Dobra, kochani, wszyscy siedzą. Teraz możemy śpiewać piosenki. Jedziemy do wiejskiego domku.
I co, dziewczyny, będziemy się dobrze bawić w ten weekend? Będziemy! Dziewczyny, tak bardzo was kocham, tak się cieszę, że wróciłam do zespołu. Nat, tylko nas nie zawiedź. Nie zawiodę was, Diana. Timur, przesiądź się, to twoje drżące oko mnie denerwuje. Nie drży, tylko mrugam do mojej małej, już nie twojej. Playboy, pastor, fajka za boj. Почему вы же смелый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Мне не нужны твои цацки. Мне не нужны твои цацки. Эй, на пати вышла с дома в кучи халате. Уложила им всем в один. Подруги будто бы Барби. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Мне не нужны твои цацки. А теперь Lady Bunny. Lady Bunny, что ты мне скажешь? На-на-на-на. Но уже поздно, я не твоя. Леди Бани, что ты мне скажешь? На-на-на-на. Но уже поздно, я не твоя. Тусим с ночи до утра. Тебя никто не приглашал. Тут блондинка не друзья. Запомни, мир, тебе пора. Как всегда, я на стиле. Porozmawiajmy. Mało ci było na treningu? Chłopaki, spokojnie. Timur, przestań mnie podrywać. Diana, proszę, pogadajmy. Timur, mówiłem ci, żebyś się uspokoił. Nie chcę z tobą rozmawiać. Rany ten chłopczyk. Diana jest moją dziewczyną i będzie ze mną rozmawiać. Kumasz, Diana. Timur, wystarczy. Nie jestem już twoją dziewczyną. Jedziemy autobusem do wiejskiego domu. Uspokój się, dobrze? Teraz piosenka Lalka. Pozwolę tych kwadrów, siła nie budzi możliwość. Samotny tacy w TikToki krywlaca. Zakazano uwielbiać moje serce. Kupię dajki, brylki, sumkę LV. Szykarne właśnie, kuczy razy w dupie. Odpuścicie mamy, siła nie będzie kruta. Zdjęcie maszyną, my jedziemy do mój. Muzyka wam rąki, nie wiesz, kto nas ждет. Весь вечер засидела в зеркало. Все смотрела, не знала, что надеть мне. С этим макияжем я же вылетаю кукла. Весь вечер засидела в зеркало. Все смотрела. No i nie mam szans. Timur flirtuje z Dianą. Smajlik stara się ją odzyskać. Zak, nie martw się. Masz szansę. No akurat, jakie? Zobacz, nie ma szans. Timo, zamieńmy się. Dobra, Patryk, nie rozumiem, czemu obok nie usiadła. Nie, Dima, będziesz siedzieć ze mną. A ty, Patryk, nie będziesz siedzieć koło mnie. Hey boy, pastoj, bajka z tobą. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Рано, так невыгодно еще тут сиди. Кити с приду, а мы с тылу. То идь там, усядь коло ней. Где я кожу, каже, мне выжуцо? Джи-джи, джи-джи. Патрик, отчеп се. Нэнси, зобач, где сиди Дима. Он там сиди. Dima celowo usiadł z tyłu, żeby mnie unikać. Zobaczysz, Romeo, odzyskam Dianę, w wiejskim domku mi wybaczy. Wydaje mi się, że jesteś zbyt pewny siebie, Smile. Ani ty, ani Timur nie macie szans. Diana zdecydowała. Mike, tak się cieszę, że jedziemy do wiejskiego domu. Czyj to był pomysł? To był pomysł mojej prawej ręki, Laili. Jasne. A gdzie Laila? Poprosiła dzisiaj wolne, ale jutro przyjedzie. Kochani, czemu milczycie? To długa podróż. Zaśpiewajmy lalkę. Pozwolę się podróżnie, nie będzie podrywać. Samotny tancy z TikToki krywlaca. Zakazano uwielbiać moje serce. Kupię dajki, brylki, sumkę LV. Szykarne właśnie, kuczy razy tufli. A prosić się mamy, сегодня будет круто. Zawadź nie maszyną, jedzie domój. Muzyka pogromczy, dziewięć nie nas ждет. Весь вечер засидела в зеркало. Все смотрела, не знала, что надеть мне.
jesteśmy w wiejskim domu, przyjechaliśmy. Kto ma jakie plany? Mamy super plany. Ja też mam plany. Muszę zaplanować chrzest Aleksy i Nat. Wiecie już, jakie będą miały zadania? Nie ma, Skotko, ale myślę, że będzie fajnie. Jestem pewna, że dam sobie radę. Aleksa, nie wiem jak ty, ale ja na 100% dam sobie radę. Zobaczymy, czy dacie radę. Każdy może sobie mówić, że da radę. Dziewczyny, bądźcie gotowe. To nie będzie łatwe. Hej, dziewczyny. Diana, mam nadzieję, że będziemy się super bawić w ten weekend. Przestań im zawracać głowę, Timur. Odejdź od cheerleadera. Bez kłótni. Ten Timur jest irytujący. Dobra, maskotko, chodźmy. Dziewczyny, wiejski dom czeka. Tak! I co? Witaj, wiejski domu. Dziewczyny, ten weekend będzie bardzo pracowity. Tak. No to co za kleć do Diany? A czemu ja? Bo ty chcesz się z nią umówić. Hej, dziewczyny, a nie chciałbyś ci dzisiaj wpaść do domu zombie? Cześć. Dziewczyny, jak zechcecie nas dzisiaj odwiedzić, ugotuję coś pysznego. Zalina, znowu twoje ulubione brokuły? Umie też robić ciasta czekoladowe z brokułami. Właściwie to chciałyśmy spędzić fajny weekend w wiejskim domu. Nie planowałyśmy was odwiedzić. Czemu odmawiacie? Nasz dom jest niebieski, wasz różowy, jak Ying i Yang. Zakat. A jak ja poproszę Diana, to przyjdziecie? Zak, a ty co, jesteś wyjątkowy? No jasne, że wyjątkowy, tylko zobacz. To co, mamy na was czekać, dziewczyny? Nie, Kev, przykro mi, ale na razie chcemy iść pod prysznic i rozłożyć nasze rzeczy. Jak coś, to zadzwonimy. Zak ma telefon. Do zobaczenia. Pa, pa. A niech to, Zak. Czemu jesteś taki nieśmiały? Nie możesz czegoś powiedzieć Dianie? On chyba połknął język. Jestem nieśmiały po prostu. Jakby co, to Nat znowu jest cheerleaderką. Jeszcze nie miała chrztu, może ją wyrzucą. No ale Zak podkochuje się w Dianie. Chodźmy, bo jestem głodny. Zalina, zrobisz pyszny obiad. O, moje różowe dziecko! Dziewczyny, wybierzemy się na przejażdżkę w ten weekend? Musimy iść do kosmetyczki. I na zakupy. Racja. Dziewczyny, my też musimy jechać do kosmetyczki i zrobić zakupy. Jak tam pojedziemy? Zapomniałaś? Też mamy różowe dziecko. Chodźmy do naszego różowego dziecka, które dała nam Diana. Wszyscy znają zasady? Tak! Za złe zachowanie wyrzucimy każdego. I tak, przegrywy, poćwiczcie w ten weekend, albo przynajmniej pobiegajcie. Ok, Tomas, słyszałeś? To też Korolka. A nie przyjechaliśmy tu odpocząć? Czemu mamy biegać? Jak będziesz biegać, to będziesz miała dobry apetyt. A jest z moim apetytem wszystko okej. Przygotowaliśmy dla was bardzo smaczne menu. Możemy pojechać ze dziewczynami samochodem? Nie, dzisiaj się meldujemy i rozpakowujemy. I żeby w wiejskim domu było naprawdę czysto. Czy mogę mieć osobny pokój? Lubię czystość, a nikt jej tu nie przestrzega. Ale z ciebie dziecinka. Ryan, a ty co? Jesteś tu królem? Będziesz mieszkał z chłopakami. Czemu stoicie? Rozpakujcie się. O, dziewczyny, nasz pokój, patrzcie! Prawie nic się nie zmieniło. Nadal jest tu nasz piękny zapach. Diana, albo mi się wydawało, albo Zak z tobą flirtuje. Jak to? Nat, wyluzuj, nie obchodzi mnie twój Zak. Dziękuję. Dziewczyny, ten weekend będzie bardzo pracowity, a kogoś czeka tu chrzest. Przed nami naprawdę fajny weekend. A wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. Dziewczyny, przebieramy się.